Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Po raz kolejny to, co zrobiliście pod wczorajszym odcinkiem, to jest jakaś miazga po prostu, bo zostawiacie tyle łapek i subskrypcji, te suby lecą jak powalone. Ale to dobrze, bo zbliżamy się coraz bliżej do 100 tysięcy, a to oznacza nutę, widzowie, nutę! I to nie byle jaką nutę, bo już troszeczkę jej słyszałem i jest naprawdę niezła, dlatego zostawiajcie suby, bo pamiętajcie, że jest 60% osób, które ogląda ten kanał, nie subuje go, dlatego dla was to jest chwila. Zostawiajcie suby, a my lecimy teraz do palionki. Nie przesłyszeliście się, nie jestem po jej stronie, żebyście nie myśleli i nie wyzywali. Tylko palionka coś ode mnie chciała. Powiedziała do mnie tak: Yeti, przyjdź, musimy coś załatwić. I nie wiem, o co jej chodzi. Mam nadzieję, że to nie jest nic złego, chociaż po niej to naprawdę można się dużo spodziewać. W każdym bądź razie idziemy teraz do niej. Mam 11 fajerwerek, powinno starczyć. Ej, wróciłbym do tej szkoły. Napiszcie w komentarzu, na przykład, czy też byście chcieli powrót w szkołę. Mi się na przykład fajnie nagrywało. O ja, ona tu jest. O! Jezu, jakie to jest twarde lądowanie. Powinnaś palionka zrobić jakiś ten. Hej! Co wow. Zrobić? No jest to twarde lądowanie, no bo jest w kamień, to ma być zalega, nie jakieś nie wiadomo co. No to też prawda, ale no fajnie jakby tu było coś miękkiego, jakaś poducha. Nie będzie, słuchaj, bo ja tutaj wezwałam cię nie bez powodu, Yeti. Co? Ja się źle zachowujesz, bardzo się źle zachowujesz. Ale jak się źle się zachowuję? Przecież my jesteśmy razem. No, jesteśmy razem i generalnie no robimy wspólnie bardzo dużo rzeczy, ale nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, rozumiesz, Yeti? Takie... Ale co ci się nie podoba? No, że współpracujesz z Palionem. Ale co ty mówisz, że ja współpracuję z Palionem? Przecież ja z nim nie współpracuję. Nie z Palionem, z całym Palionem współpracuję. Nie, przecież ja mieszkam tutaj. Nie, słuchaj, widziałam cię, że no gadałeś, gadałeś z Palionem. No dobra, no czasami z nim pogadam, bo on ode mnie cały czas coś chce, no to co? O czym rozmawiacie? O życiu, na przykład wczoraj pytał, ile dzisiaj stopni będzie na Palionowie, bo nie wie, czy czapkę ubrać, czy... No nie, przysięgam, to tak mówił, ała. Yeti, nie wiem, Yeti, jest mi bardzo smutno i kracę do ciebie. Tobie jest smutno. Ty masz uczucia? Dobra, żartuję, to był prank, to taki żarcik. Musiałem to powiedzieć. Mam nadzieję, słuchaj, Yeti, ja muszę cię przemówić do rozsądku, no i tyle, chodź. Ale jakiego rozsądku? Do rozsądku cię muszę przemówić, chodź tutaj, Yeti, mam specjalne miejsce dla ciebie. O, idziemy do laboratorium, powiedz mi w końcu, jak zrobić miksturę nieśmiertelności. O właśnie, bo ja już tak swoją drogą mam jedną miksturę nieśmiertelność. Że co? No, to może daj mi ją. Nie. Idziemy do lochu? Złapałaś kogoś? Tak, chcę ci coś pokazać. Wejdź tutaj do tej celi, bo to tam jest... Ale wielka. Ona nie była taka wielka wcześniej, tak mi się wydaje. No nie była, bo to cela dla siebie jest. Co ty mówisz? Tak. Odbiło ci! Nie, w tej celi zostaniesz do końca, rozumiesz to? Ale co ty w ogóle wygadujesz, palionka? Dobra, pamiętam jak ty kiedyś mnie wrzuciłaś i to był żart. I teraz pewnie też sobie żartujesz, bo nie zrobiłabyś tego. Ale to nie jest żart, Yeti, to nie jest żart, a żeby ci pokazać, że to nie jest żart, to ja wychodzę, przyjdę tutaj za minutę i cię tutaj dostanę po prostu samemu. Ty tutaj zgniniesz, przemyśl swoje zachowanie, Ty okay? Jesteś nienormalna, ty nawet nie ma łóżka. Przemyśl swoje zachowanie, jedyne co jest to skąpie w lawie, zaraz się potorturujemy, ale przemyśl swoje zachowanie, ja zaraz wrócę. No to jest jakaś masakra, widzowie, przecież ona mnie zostawiła i wygląda jakby mówiła totalnie poważnie. Ja nie mogę, dobra, jedyne co mi pozostaje teraz, to ona tam jest w ogóle, to nie wiem, może tutaj są jakieś zepsute kamienie, które będę mógł rozwalić, żeby jak coś to stąd uciec, ale i co ja mam teraz, patrzcie, tutaj jest w ogóle śnieg i nie wiem, czy śnieg to ma być tortura, czy co, jestem, w ogóle. Jestem. Nie. Co my tu mamy i co, jak się bawiłeś, proszę, to oddaj to jedzenie, które masz w ręce. No masz, no ej, to by odbiło, ja z tą zrywam, palionka. Nie masz takiej mocy, to ja mogę ewentualnie z tobą zerwać, ty nie możesz, co ty wypiłeś? Nie, dostanę z miecza zaraz. Przepraszam. No, lepiej nie chcesz dostać z miecza, tutaj masz łóżko. Palionka, czemu ty tak strasznie wyglądasz? Czemu czarne? Kliknij łóżko. No kliknąłem. Kliknąłeś? Pokaż. No kliknąłem, nie, moje itemy. Dobrze. No, daj te przedmioty wszystkie, co to ma być za mnie?
rzecz. No masz. No właśnie, nielegalny. Dobra, wystarczy, te rzeczy są okej, wow, ale potężne. No i co to takie zielone uderzenie, to złogo odpalił, no? Tak, ale ono zabija na raz. No to muszę to przekonać się, uwaga, pięk. No bo za blisko byłaś. Ale dużo zadaje, dobra, nie, to są tortury, ja się wkurzyłam na maksy. Ła! Idziesz na magmę. Nie chcę, bo to jest gorące. No i trudno śpiewasz, paliłka jest najlepsza. Paliłka jest najlepsza, tak śpiewasz. Paliłka jest najgorsza jest twoja. Ła! Nie, dostajesz, nie trzeba wejść tu. No i co ja miałem zrobić? No już, teraz paliłka jest najlepsza, już w tej chwili. No najlepsza jesteś, no paliłka jesteś najlepsza, najlepsza jesteś. Nie kocaj, skacz, no skakaj. Ale ja zginę, aaa! No i trudno, dopóki się nie powiem, skakaj. Najlepsza. Jeszcze raz. Jak? Najlepsza. No w końcu. Odłóż swoje przedmioty do skrzynki, którą ci zaraz tutaj dam i wchodzisz do nawy. Do nawy wchodzisz. Nie, ja widzę cię, paliłka. Dobra, to już miarka się przebrała. Ła! A ja ciebie tak kocham. Dobra, jak to tak możesz? Tak, i mnie zamykasz w celi i nie chcę, powiedziałeś, że będę tu na zawsze. O, dla twojego dobra. Jak ja będę załatwiał sprawę? Jak będzie wojna, to co? Przecież to się wszystko zawali i ja dostanę. Ty tutaj będziesz bezpieczny, spokojnie, nie martw się. Wszystko z tobą będzie w porządku, rozumiesz? Wszystko będzie w porządku, wszystko będzie tak, jak ma być. Dobra, wchodzisz tutaj. Wchodzisz do tego śniegu tutaj. No to nawet chyba przyjemne. No. To jest jakiś zmodyfikowany śnieg. No, jest troszeczkę. No nie wychodź, nie wychodź. No jestem. Ma być zimno, no kości są już zimno. Ale tu jest aż za bardzo zimno, chociaż ja lubię zimno, ale tu jest... Tu jest naprawdę dziwnie. Ma być bardzo zimno, dobra, już nie wychodzisz, nie wychodź, tego spojrzysz. Tak, przecież nie wychodzę, no jestem. Nie, zostaw mnie, skusi. To stój, czekaj, a ja teraz muszę cię, teraz dostaniesz prysznic z mikstur, uwaga, pyk. Co to była za mikstura? To była zła mikstura. Ja się wkurzyłam. Ja teraz idę sprawdzić, jak moja mikstura na nieśmiertelność. Wszystko jest w porządku. Ty tu zostań. Nie dostaniesz tego, słuchaj. Bang! Czekaj, zaraz przyjdę. Ja ci stoję tutaj grzecznie. No, stoję. Ja nie mogę, no co tu się dzieje? No przecież... Ona naprawdę nie żartuje, cały czas mnie torturuje. Co ja w ogóle mam za jakiś efekt? Nawet nie wiem, co to za... bo to chyba od tego zgniłego mięsa jest efekt. W każdym bądź razie, no widzowie, jest tragedia. Mam nadzieję, że chłopaki z Palionowa zobaczą, że mnie nie ma i mnie uratują, bo no, to będzie jakaś masakra, że przyjdą... Co ty robisz? Co chłopaki z Palionowa? Słyszałam to. No, dostaną w ciry. Skąd ty masz kuszę? Dobrze, ja ci teraz muszę cię trafić 3 razy z kuszy, a ty musisz uciekać przede mną. Start, dobra, uwaga. A przecież ty mnie nie trafisz i dlaczego ty w ogóle we mnie strzelasz? Raz cię trafiłam, pyk. Dobra, ty dobrze unikasz, ale nie dasz rady, pyk. Dobra, czekaj. Uwaga. Jeszcze raz. To było oszustwo, beznadziejne, paliłka. Ja nie pozwolę, żebyś myślał o chłopakach z Palionowa, oni mają być zniszczeni, no. Więc musisz recytować mój wierszyk, że paliłka jest najlepsza. Ja tutaj wyjdę, dobra? Dobra, paliłka, ale dlaczego... Dobra, pogadajmy ten. Czemu ty mnie więzisz, skoro ja nic nie zrobiłem? Jak to nic nie zrobiłeś? Na twarzy widać twoje wszystkie nieczystości. Rzeczy, które zrobiłeś nieprawidłowo. Że rozmawiałeś z Palionem i współpracowałeś z nim. Palionka, ja nie współpracuję z nim, tylko ty masz po prostu jakiegoś fioła na tym punkcie. Ała!
Jezus, błagam cię. Nie jesteś pewna? Co ty, jakaś Merida Waleczna jesteś? Pół serca! Oj, dobrze, dobrze. Do lawy, do lawy, już. Do lawy. Nie, bo dla tego. Do lagmy, lagmy. Ała! To był żart, to był żart, to był żart, to był żart. To był żart, to był żart. Chciałeś mnie wrzucić do lawy, to nie jest żaden żart. To jest poważne przewinięcie. Za karę nie dostaniesz jedzenia. I wezmę cię. Ej, podawaj jedzenie. Nie dam ci jedzenia. Dawaj jedzenie. Nie dam ci po prostu, nie, po prostu się nie dam, rozumiesz to? Nie dam ci jedzenia. Dobra, dobra, Palionka, wyjdź, wyjdź stąd. Ja chcę zostać sam. Nie, szuk mnie. Wyjdź, ja będę mówiła, kiedy wyjdę. Ale i tak już mnie torturowałaś długo. Wybijcie z głowy współpracowanie z Palionem i dopiero wtedy wyjdę, no. Już, dobra, bądź grzeczny. Niedługo na ciebie przyjdę. No, niedługo, mam nadzieję, że dzisiaj mnie wypuścisz. Dobra, widzowie, ja znajdę jakiś plan, żeby stąd uciec. Mam nadzieję tylko, że chłopaki też tu przyjdą i dadzą mi jakieś wskazówki. Zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję, jeśli chcecie, abym jak najszybciej się stąd wydostał. Muszę, bo zaraz będzie wojna, ja muszę im pomóc i powiedzieć, co ona knuje, widzowie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!